każda krawędź graniostosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8. My musimy obliczyć pole powierzchni całkowitej tego graniostosłupa. Rozwiązanie zadania zaczniemy od wykonania rysunku poglądowego, czyli narysujemy graniostosłup prawidłowy trójkątny. To jest taki graniostosłup, który ma w podstawie trójkąt równoboczny, czyli na dole rysujemy podstawę w postaci trójkąta równobocznego i na górze również. No i teraz podpiszmy długości krawędzi tego graniostosłupa. Wiemy, że wszystkie krawędzie mają mieć długość równą 8, czyli nie tylko w podstawie będziemy mieli krawędzie długości 8, ale również te krawędzie pionowe także będą miały długość równą 8 i musimy policzyć pole powierzchni całkowitej takiego graniostosłupa, czyli tak naprawdę będziemy musieli wysumować wszystkie jego ściany, pola wszystkich ścian. Mamy dwie podstawy, one są trójkątami równobocznymi i jeszcze mamy trzy ściany boczne. To są kwadraty o wymiarach 8x8, czyli żeby policzyć pole całkowite, to musimy wziąć tak, dwie podstawy, czyli 2 razy pole trójkąta równobocznego o boku 8, czyli a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, czyli w naszym przypadku 8 kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, to jest wzór na pole trójkąta równobocznego o boku długości 8 i do tego jeszcze musimy dodać 3 ściany boczne, czyli 3 razy 8 razy 8, czyli 8 kwadrat. Patrząc na odpowiedzi, we wszystkich odpowiedziach występuje to nasze 8 kwadrat, czyli prawdopodobnie będziemy musieli je wyciągnąć przed nawias. Zanim to jeszcze zrobimy, to skrócimy sobie ten ułamek, tu zostanie 1, a tutaj 2, czyli wyciągamy 8 do kwadratu przed nawias i w nawiasie zostanie z tego pierwszego wyrażenia po prostu pierwiastek z 3 przez 2, czyli piszemy pierwiastek z 3 przez 2, plus, a z tego drugiego wyrażenia zostanie po prostu 3, czyli mamy plus 3. No i tyle jest równe nasze pole całkowite, zatem prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A.